Jeśli masz wrażenie, że często się modlisz, przystępujesz do sakramentów, a twoje problemy się nie rozwiązują, to chciałbym podjąć ten temat, jak się nawracać, żeby problemy się rozwiązywały. Każdy, kto ma poczucie, że jest jakoś pomijany przez Jezusa, że to nawrócenie nie uwzględnia w ogóle twojego kontekstu życiowego i jakby Pan Bóg nie brał pod uwagę, że te problemy cię przytłaczają, jeżeli masz podobne odczucie, zapraszam Cię na ten komentarz biblijny, ponieważ on będzie zwłaszcza dla takich osób, które mają dużo problemów i mają wrażenie, że jakby Pan Bóg pomijał te problemy, gdy ja staram się nawracać. Zapraszam Cię na komentarz biblijny. Ktoś mógłby zadać pytanie, nie, to co tu ksiądz opowiada? Przecież no, Pan Jezus nie pomija problemów. Przecież jak są problemy i człowiek się nawraca, to nie może być tak, że Pan Jezus jakoś przejdzie obok i nie uzdrowi, nie uwzględni, przecież kocha. W ogóle jakiś zły problem i pytanie ksiądz postawił. A jednak chcę wam pokazać, że czasami bywa tak, że to nasze odczucie, że mamy wrażenie bycia pomijanym przez Pana Jezusa w naszych problemach, może być w jakimś sensie zasadne i jakie to ma dla nas znaczenie. Posłuchajcie Ewangelii według świętego Marka, 6 rozdział, 47 werset i dalej. Wieczór zapadł, łódź była na środku jeziora, a on sam jeden na lądzie. Widząc, jak się trudzili przy wiosłowaniu, bo wiatr był im przeciwny, około czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze, i chciał ich minąć. Oni zaś, gdy go ujrzeli kroczącego po jeziorze, myśleli, że to zjawa, i zaczęli krzyczeć. Widzieli go bowiem wszyscy i zatrwożyli się, lecz on zaraz przemówił do nich, odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. I wszedł do nich do łodzi, a wiatr się uciszył. Wtedy oni tym bardziej zdumieli się w duszy. Nie zrozumieli bowiem zajścia z chlebami, gdyż umysł ich był otępiały. Nie mam na celu przekonać cię, że Pan Jezus chce pomijać twoje problemy, ale mam na celu pokazać ci, że czasami przychodzą na człowieka takie próby, w których czuje się pominięty. I zobacz, że w tym fragmencie jest zaznaczone, że Pan Jezus wypuścił na jezioro apostołów, oni mieli przeciwny wiatr, który jest obrazem różnych naszych problemów życiowych, i napisane jest, że on po prostu kroczył sobie po jeziorze i chciał ich, jak gdyby nigdy nic, minąć. Oni myśleli, że ten Jezus to zjawa. Zaczęli krzyczeć. Musiał ich uspokoić. Odwagi, to ja jestem. Przypomnijcie sobie takie sytuacje przy domofonie czy przy telefonie, a kto mówi? No to ja. To ja, to znaczy kto? No tam wnuk, czy tam Robert, czy ktokolwiek, prawda? No Pan Jezus też. To nie zjawa, to ja jestem. Odwagi. I ktoś mógłby zadać pytanie, a czy to jest w innych fragmentach biblijnych jakieś uzasadnienie tego, że był jakiś chory, był jakiś człowiek, który miał ogrom problemów? Jezus rzeczywiście go mijał. Nie metaforycznie, tylko dosłownie. Chodźcie do Dziejów Apostolskich. 3 rozdział. Co tam się dzieje? Od 1 wersetu. Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie 9, wnoszono właśnie pewnego człowieka chromego od urodzenia. Umieszczano go codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękną, aby wchodzących do świątyni prosił o jałmużnę. Ten, zobaczywszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę. Lecz Piotr, przypatrzywszy się mu wraz z Janem, powiedział: spójrz na nas. A on patrzył na nich, oczekując od nich jałmużny. Nie mam srebra ani złota, powiedział Piotr, ale co mam, to ci daję. W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go, a on natychmiast odzyskał władzę w nogach i stopach. Zobaczcie, można przypuszczać, nie jest to nadużycie, że przy bramie świątyni kładziono tego chromego od urodzenia, który nie mógł o własnych siłach chodzić, to ogromny problem dla człowieka, chyba nie muszę tłumaczyć,
I można przypuszczać, że Jezus, który wielokrotnie przychodził do świątyni, mijał tego człowieka. I widząc go, nie uzdrawiał. Dopiero musiał przyjść taki czas, gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni przez bramę zwaną Piękną. I on oczekiwał od nich jałmużny i dopiero Piotr i Jan powiedzieli mu: w imię Jezusa Chrystusa, który cię mijał, tak na dobrą sprawę, wstań i chodź. I tu można byłoby zadać pytanie, ale dlaczego wtedy, jak Jezus wchodził do świątyni i mijał tego człowieka, którego codziennie napisane jest, codziennie tam kładziono właśnie przy tej bramie, dlaczego go nie uzdrowił? No właśnie, jak się nawrócić, żeby moje problemy się rozwiązały? Bywa tak, że te problemy, których doświadczamy, są pewną próbą. Próbą naszej wiary, które są nam na ten moment potrzebne. Możliwe, że jesteśmy jeszcze nieprzygotowani na rozwiązanie tych problemów. Możliwe, że rozwiązanie tych problemów by nam zaszkodziło, ponieważ gdybyśmy byli wolni od ciężaru, to byśmy zapomnieli o Panu Bogu, zapomnieli o modlitwie, bo po co się modlić, skoro nie mam w sumie o czym rozmawiać z tym Jezusem. Zwracam się teraz do osób, które mają to doświadczenie spotkania Boga żywego w konfesjonale, w Komunii Świętej, na codziennej modlitwie i zarazem mają to doświadczenie, jakby były pomijane. Jakby Pan Bóg nie patrzył na ich choroby, problemy, przeciwne wiatry, a tylko pojawiają się rozmaite, przerażające zjawy w waszym życiu. Do was chcę to przesłanie skierować. Rób co w twojej mocy, aby dawać Bogu przestrzeń do wkraczania w twoje problemy. Kiedy On wejdzie w nie, kiedy cię uzdrowi, zostaw to Jemu. Zaufaj Mu, że On znajdzie najodpowiedniejszy moment. Znalazł najodpowiedniejszy moment na tego chromego, którego stawiano przy bramie świątyni. Znalazł odpowiedni czas, by wejść do łodzi apostołów. Znajdzie i najodpowiedniejszy czas dla ciebie. Nie zniechęcaj się. Nie bądź niecierpliwy, po prostu rób co w twojej mocy, aby dawać Bogu przestrzeń do wkraczania w twoje życie z całą Jego piękną wszechmocą. Co to konkretnie może oznaczać? Za chwilę akcja Jerycho. Możesz razem z nami zacząć ją w środę popielcową, możesz później. Zasady akcji Jerycho i te praktyki, które są z nią związane, praktyki medytacji, rachunku sumienia, umartwienia, lektury duchowej i tym podobnych, znajdziesz na stronie www.teobankologia.pl/Jerycho. Tam możesz znaleźć praktyki uświęcone przez tradycję Kościoła, które przez wieki praktykowali ci, którzy dawali Bogu przestrzeń do wchodzenia w ich problemy. I te praktyki też ich nawracały. Nie dam ci gwarancji, że jak dzisiaj je zaczniesz, to jutro twoje problemy się rozwiążą. Ale mogę cię zapewnić, że jeżeli przystąpisz z sercem szczerym i otwartym właśnie do praktykowania tych uświęconych przez tradycję Kościoła ćwiczeń duchowych, to twoje serce stanie się podatne na to, żeby po pierwsze w zjawach życiowych, przerażających zjawach życiowych, zobaczyć przychodzącego, zbawiającego Boga. I gdy będziesz miał to wrażenie, że jesteś pomijany przez Jezusa, twoja wiara wzbudzona przez te praktyki duchowe uzdolni cię do tego, żebyś się po pierwsze nawracał, przybliżał do Boga, po drugie unikał wszystkich problemów wywołanych przez grzech, bo będziesz unikał grzechu, a co najistotniejsze, dzięki tym praktykom twoje serce będzie przygotowane na ten najodpowiedniejszy moment wkraczania Boga w twoje życie. Zapraszam cię właśnie do tego, żebyś w taki sposób się nawracał, abyś dawał Bogu przestrzeń do wkraczania w twoje życie. Zostaw Jemu decyzję, kiedy uciszy te burze, kiedy wiatr przestanie być przeciwny. Zostaw Bogu decyzję o tym, kiedy i przez kogo Pan Bóg będzie cię uzdrawiał. Może jesteś zniechęcony i sobie myślisz, skoro tyle mszy świętych za mną, skoro tyle komunii świętych za mną,
spowiedzi i modlitw, to już nic dobrego mnie nie czeka, bo skoro tamto spotkanie z Jezusem nie zmieniło nic w moim życiu, to kolejne takie spotkania z Chrystusem też nic nie zmienią. Proszę Cię, byś dzięki tym fragmentom biblijnym zrozumiał, że Pan Bóg ma najodpowiedniejszy czas dla Ciebie. A z Twojej strony rób to, co do Ciebie należy. Żebyś z kolei Ty nie mijał Boga w swoim życiu. Te praktyki, które są uświęcone przez tradycję Kościoła, znajdziesz właśnie na www.teobonkologia.pl/Jerycho. Zachęcam Cię, żebyś wgłębił się w zasady tej akcji. Możesz też zerknąć w opis. Tam znajdziesz więcej potrzebnych informacji. Kończąc, chcę Cię pobłogosławić, abyś rzeczywiście miał taką wiarę, że przychodzące zjawy w Twoim życiu, choć są dla Ciebie przerażające, przytłaczające i przeciwny Tobie wiatr, są tylko przygotowaniem Twojej duszy na to, żeby w lekkim powiewie Bóg przyszedł do Ciebie, uświęcił Cię, przemienił Cię, rozkochał Cię w sobie. Nie zniechęcaj się różnymi próbami. Nie zniechęcaj się, gdy masz wrażenie, że Pan Jezus Cię mija. On pośle do Ciebie odpowiednich ludzi. Posyła do Ciebie tutaj księdza w internecie, abyś wziął się za siebie, za praktyki i ćwiczenia duchowe uświęcone przez Kościół, a resztę Bogu zostawił. Tyle możesz zrobić. Tyle zrób. Resztę zostaw Bogu. I mam świadomość, że nawet jeżeli podejmiesz się tych praktyk, nie wypełnisz ich doskonale. Nie musi być idealnie, ale po prostu zacznij tak, jak potrafisz, z tym zdrowiem, które masz, z tym Twoją dyspozycją serca, z tymi Twoimi wadami, z tą wiedzą, którą teraz posiadasz. Po prostu zacznij. Resztę zostaw Bogu. Nie pozwól, abyś minął Boga, Ty, abyś minął Boga przez Twoje zaniedbania uświęconych przez tradycję Kościoła praktyk duchowych. Niech ten Wielki Post będzie czasem nawracania, rozwiązywania różnych problemów w tym czasie, w którym Pan Bóg chce. Błogosławię Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jeszcze raz bardzo mocna i ważna zachęta. Wejdź na www.teobankologia.pl/Jerycho i zapoznaj się z zasadami akcji.